Medytacja góry. Usiądź godnie i wygodnie, cokolwiek to dla ciebie znaczy na ten moment. Zaproś swoją uwagę do ciała, do oddechu, jaki towarzyszy ci w tym momencie, chwila po chwili. Zauważaj myśli, emocje, jak przepływają i odpływają. Spróbuj ich nie chwytać, nie łapać. Pozwól im swobodnie odpływać. Zauważ, jak oddech porusza twoim ciałem z każdym wdechem i wydechem. Teraz przywołaj obraz najpiękniejszej góry, jaką znasz, jaką widziałeś. Może to być góra, która faktycznie gdzieś istnieje, ale może to być też góra, którą sobie wyobrazisz, wymyślisz. Taka, której forma przemawia do ciebie osobiście. Gdy skupiasz się na obrazie, odczuciu tej góry, zwróć uwagę na jej ogólny kształt. Szczyt. Podstawę zakorzenioną w opoce skorupy ziemskiej. Stromo lub łagodnie opadające zbocza. Uświadom sobie również, jak ona jest masywna, jak nieporuszona, jak piękna z daleka i z bliska. Piękno emanujące z jej wyjątkowego kształtu i formy, które jednocześnie ucieleśnia uniwersalne cechy górskości, wykraczające poza indywidualny kształt i formę. Być może na szczycie twojej góry leży śnieg, a niższe stoki porośnięte są drzewami. Być może wieńczy ją jeden wystający szczyt, a może kilka wierzchołków lub rozległy płaskowyż. Jakkolwiek wygląda, jedynie siedź i oddychaj obrazem tej góry. Obserwuj ją, zwracaj uwagę na jej cechy. Kiedy poczujesz się gotowa, gotowy, spróbuj wprowadzić tę górę w swoje ciało, tak by twoje siedzące tutaj ciało i wyobrażenie góry stały się jednym. Głowa staje się wysokim szczytem. Ramiona i ręce stokami góry. Pośladki i nogi. Solidną podstawą zakorzenioną w poduszce leżącej na podłodze lub w krześle, jeśli siedzisz na krześle. Doświadczaj w ciele uczucia wzniesienia. Głęboko w kręgosłupie odczuwaj osiowość i strzelistość góry. Zachęcaj się, by stać się oddychającą górą, niezachwianą w bezruchu, by stać się całkowicie tym, czym jesteś, ześrodkowaną,
zakorzenioną, nieporuszoną obecnością poza słowami i myślami. Gdy słońce w ciągu dnia wędruje po niebie, góra po prostu siedzi, jest nieporuszona. W niezachwianym bezruchu góry światło, cień i kolory zmieniają się dosłownie z każdą chwilą. Nawet niewyćwiczone oko może dostrzec zmiany zachodzące w ciągu godziny. Gdy światło się zmienia, noc podąża za dniem, a dzień za nocą. Góra jedynie siedzi, jest po prostu sobą. Pozostaje nieruchoma, gdy pory roku przechodzą jedna w drugą. Gdy pogoda zmienia się z chwili na chwilę i dzień za dniem. Spokój akceptujący każdą zmianę. Latem nie ma śniegu na górze, może z wyjątkiem samego szczytu lub żlebów osłoniętych przed słońcem. Jesienią góra może wdziać płaszcz połyskujących, jaskrawych kolorów. Zimą koc śniegu i lodu. Od czasu do czasu, niezależnie od pory roku, mogą zakryć ją obłoki lub mgły, albo siec lodowate deszcze. Turyści są rozczarowani, jeśli nie mogą zobaczyć jej w całej okazałości. Ale górze jest wszystko jedno. Widoczna czy niewidoczna, w słońcu czy w chmurach, rozgrzana czy zimna, po prostu siedzi, jest sobą. Atakowana przez gwałtowne burze, uderzana śniegiem, deszczem i wiatrami o niewyobrażalnej sile, wśród tego wszystkiego góra siedzi. Jest nieporuszona. Przychodzi wiosna. Ptaki znów śpiewają w konarach drzew. Na nagie gałęzie powracają liście. Na wysokich halach i stokach rozkwitają kwiaty. Strumienie przepełniają się wodami topniejących śniegów. Wśród tego wszystkiego góra siedzi, nieporuszona przez pogodę, przez powierzchowne zdarzenia, przez świat zjawisk. Gdy siedzisz z tym wyobrażeniem w umyśle, możesz stać się ucieleśnieniem tego samego niezachwianego spokoju i zakorzenienia w obliczu wszystkiego, co zmienia się w naszym życiu w ciągu sekund, godzin i lat. W życiu i w praktyce medytacji nieustannie doświadczamy zmiennej natury umysłu, ciała i zewnętrznego świata. Doświadczamy okresów światła i ciemności, jaskrawych kolorów i bezbarwnej nudy. W zewnętrznym świecie, we własnym życiu i umyśle, doświadczamy burz o różnej sile i gwałtowności. Sieczeni ostrymi porywami wiatru, zimnem i deszczem, doświadczamy okresów ciemności i bólu, ale także wspaniałych chwil radości i uniesienia. Pod działaniem pogody i czasu
Nieustannie zmieniamy się nawet z wyglądu, podobnie jak góra. Stając się podczas medytacji górą, możemy połączyć się z jej mocą i stabilnością i przyswoić sobie te cechy. Możemy jej energią wesprzeć nasze wysiłki spotykania każdej chwili z uważnością, spokojem i jasnością. Dobrze jest uświadomić sobie, że nasze myśli i uczucia, troski, emocjonalne burze i kryzysy, nawet zewnętrzne zdarzenia są niczym zmienna pogoda w górach. Traktujemy ją jak coś osobistego, ale jej najsilniejszą cechą jest bezosobowość. Nie powinniśmy ignorować ani negować pogody naszego życia. Trzeba stawić jej czoła, szanować ją, czuć, wiedzieć, czym ona jest i zachować wobec niej czujność, bowiem może nas zabić. Kiedy traktujemy ją w ten sposób, w samym środku burz odkrywamy ciszę, spokój i mądrość o niewiarygodnej głębi. Jeśli potrafimy słuchać, góry mogą nauczyć nas tego wszystkiego, a także wielu innych rzeczy. Mimo wszystko jednak medytacja góry jest jedynie środkiem, palcem wskazującym kierunek. Najpierw musimy patrzeć, a potem ruszyć. Choć obraz góry może pomóc nam uzyskać większą stabilność, ludzie są o wiele bardziej interesujący i skomplikowani niż góry. Jesteśmy oddychającymi, poruszającymi się, tańczącymi górami. Możemy być twardzi jak skała, mocni, nieporuszeni, a jednocześnie elastyczni, łagodni i delikatni. Dysponujemy ogromnym zakresem możliwości. Widzimy i czujemy. Wiemy i rozumiemy. Możemy się uczyć, rosnąć, leczyć. Szczególnie jeśli nauczymy się słuchać wewnętrznej harmonii rzeczy i wśród dobrych i złych chwil odczuwać w sobie centralną oś góry. I ta praktyka powoli dobiega końca. Jeśli potrzebujesz czymś poruszać, coś wyprostować, poskinać, poprzeciągać się, poskakać, poziewać, to zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie i zrób to, czego potrzebujesz. Jeśli chcesz, możesz podziękować sobie za to, że udało ci się znaleźć czas na to, aby mogła się wydarzyć ta praktyka. Że podarowałeś sobie tę przestrzeń na to, aby mogła się wydarzyć.